Cześć, witam. No na początku roku trafiła mi się mała książka, ale tak mnie przeorała, że nie wiem jak długo się będę musiała resetować, bo książka porusza tragiczny temat. Dzieciobójstwo. W zeszłym roku, 5 lat temu, media przekazują w nagłówkach krzyczących, a nagłówki są takie: dzieci w beczkach, dzieci w workach, dzieci pod płotem, dzieci w studni. Chodzi o to, że przypadkiem lub za pomocą anonimu policja dowiaduje się o tym, że w jakiejś rodzinie kobieta chodzi w ciąży, a potem tych dzieci nie ma. Śledztwo doprowadza do odkrycia wielu szkieletów noworodków. No, odbywa się proces i jak zwykle najbardziej oskarżoną, czy osobą, na którą społeczeństwo wydaje wyrok jeszcze przed rozprawą sądową, jest matka. I z takim tematem właśnie mamy do czynienia w książce Magdaleny Majcher Małe zbrodnie. Małe zbrodnie nikt nie widział, nikt nie słyszał. Właśnie, małe zbrodnie, czyli to dzieciobójstwo, w małych i większych miastach, na wsi, zawsze wiąże się ze zmową milczenia. Bo to nieprawda, że nikt nie widział i nikt nie słyszał. W tej miejscowości, o której mowa jest tutaj w książce Magdaleny Majcher, dobrze, w małej mazowieckiej wsi też nikt nie widział i nic nie słyszał. Chociaż wszyscy wszystko wiedzą. A za akcja książki, bo to jest forma zbeletryzowana, dotyczy prawdziwego wydarzenia, które miało miejsce w małej mazowieckiej wsi w 2000 chyba roku. Wtedy w workach zawieszonych pod sufitem stodoły oraz w garażu znaleziono trzy pełne i jeden niepełny szkielet niemowlęcia. W rodzinie, o której była mowa, było 5 dzieci, no 4 szkielety i jedno dziecko zmarło. I natychmiast policja rozpoczęła dochodzenie. Sprawa wydała się za sprawą anonimu, który przyszedł do prokuratury. Policja zaczęła badać, prokurator i to wszystko, przesłuchiwana, ojciec, rodzina, wieś, nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał. Faceci, jak to zwykle, począwszy od męża, skończywszy na dalszej rodzinie, nie widziałem, nie słyszałem, nie wiem, czy żona była w ciąży, to są babskie sprawy, być może, ale niczego nie wiem, no faceci jak faceci. Wiadomo, natomiast kobiety, i bardzo ciekawie autorka przedstawiła wiele portretów kobiet, nie tylko tych bezpośrednio zaplątanych w tę sprawę, czyli oskarżonej Lidii, matki tych właśnie dzieci, oraz jej teściowej, jej matki, jej siostry, i tak dalej, i tak dalej. Tych portretów jest kilka i chciałabym się na tych portretach skupić. Lidia, czyli matka, ma 38 lat i co? No i kiedy wyszła za mąż za Adama, była to wielka miłość, przyjechała do niego do domu, od razu została znienawidzona przez teściową, ponieważ teściowa uznała, że Lidia pochodzi z rodziny gołodupców, a jej syn ma 10 hektarów. Więc gnębiła Lidię jak mogła. Każde pojawienie się nowej ciąży było przez matkę, przez teściową podsumowywane następująco: ty macioro, znowu gęba do wykarmienia, nie wiesz jak sobie z tym poradzić. Kiedy Lidia udała się do swojej matki po pomoc, matka stwierdziła: miejsce żony jest przy mężu i przy dzieciach. Ja z twoim ojcem, chociaż pił i bił mnie, przeżyłam 40 lat i nie mam sobie nic do zarzucenia. A więc, będąc w takiej sytuacji, no Lidia starała się każdemu ustępować, żeby wszystko było po cichu, żeby wszystko było spokojnie. Proszę sobie przypomnieć, ile razy to było? 4. Lidia zaniosła się głośnym płaczem. To wszystko przed moją teściową. To ona, gdy się zorientowała, że jestem w ciąży, kazała mi się obwiązywać, żeby nie było widać, że przytyłam.
Wyzywała mnie od macior, że tylko przybywa kolejnych gęb do karmienia. Groziła, że jak urodzę, to wygoni mnie z domu. To ona za każdym razem odbierała mi te dzieci, wszyscy o tym wiedzieli, a ze mnie zrobili morderczynię. Co jeszcze? Bo teściowa, mówi Lidia, była właśnie taka, zła i zepsuta. Tłumaczyła się miłością do swoich dzieci, ale to nieprawda. Nie dostrzegała skłonności męża do alkoholu, przemocy i obojętności, bo mąż był jej oczkiem w głowie. Czyli, bo ta teściowa, Irena, miała 8 córek i jednego syna, tego właśnie upragnionego. Lidia zeznawała tak. Myślałam, że tak po prostu musi być, że muszę znosić wszystkie humory męża i teściowej, oddawać mu się, kiedy on ma na to ochotę, tolerować jego pijaństw, jego wyskoki, a kiedy obudzi się w niedzielę na kacu po nocnym pijaństwie i awanturze, podsunąć mu pod nos ciepły rosołek. Lidia mówiła głosem pozbawionym emocji, jakby relacjonowała fabułę niedawno obejrzanego filmu. Uwierzyłam w to tak bardzo, że nawet specjalnie się nie dziwiłam, kiedy teściowa oznajmiła mi, że niechciana ciąża to problem wyłącznie kobiety i że to kobieta musi sobie z nim poradzić. I właśnie, to co jest najbardziej bulwersujące i mnie zbulwersowało, to jest to, jak kobiety traktują inne kobiety. Jak matka traktuje swoją córkę. Jak teściowa traktuje swoją synową, jak szwagierki i tak dalej. A więc kobiety poniżają, osaczają, zmuszają do czynów niegodnych inne kobiety. Nie ma w nich litości, nie ma w nich chęci pomocy, nie ma w nich jakiejś takiej bezinteresowności i zrozumienia. A co jest dziwne, robią to kobiety, które w swoim życiu doznały tego samego. Też były przemocowo traktowane przez mężów. Może to nie powinno być dziwne, bo jeżeli ofiara nauczy się być ofiarą, to kiedy może zadawać ból innym, wtedy staje się katem. Jest tutaj też o tym mowa. Jedyną kobietą, która starała się Lidię zrozumieć, jej pomóc i być z nią w czasie procesu, była siostra Lidii, Joanna. Joanna chciała wsparcia również ze strony ich wspólnej matki Jadwigi. I kiedy do tej matki się udała z prośbą o pomoc, matka była obojętna i mówi: nie mam już córki. Na to Joanna wykrzyczała tak: nigdy nie mogliśmy na ciebie liczyć, kiedy cię potrzebowaliśmy. Kiedy ojciec przychodził pijany do domu, kiedy podnosił na nas rękę, kiedy gonił nas z pasem, kiedy bił cię po twarzy na naszych oczach. Czy kiedykolwiek zrobiłaś coś, żeby nas ochronić? Taki los, mówiła Jadwiga, taki los. A więc kobiety są katami innych kobiet. Ten schemat się powiela. Obie zostały skazane przez sąd, ponieważ biegli nie mogli udowodnić, czy rodzące się niemowlaki, noworodki były żywe, czy też były już martwe przy urodzeniu, kiedy teściowa je zabierała synowej i pakowała w te właśnie worki, wieszając je na strychu. Więc zostały skazane. Matka skazana została na 9 lat pozbawienia wolności, a teściowa, która miała 74 lata w momencie rozprawy, na 10 lat. Dziś obie kobiety opuściły już więzienie, teściowa nie żyje, natomiast ta Lidia, oczywiście imiona są zmienione, nie chciała z pisarką rozmawiać, bo mówi, że to jest już poza nią. Ale tu są jeszcze dwie kobiety, niewywodzące się z przemocowych rodzin. To jest lekarka, patolog oraz pani prokurator, która prowadzi to śledztwo. Lekarka, patolog nazywa się Maria Sadowska i kiedy została zaprowadzona przez policjantów na strych tej stodoły i tego domu, żeby obejrzeć te szkielety,
Sadowska odruchowo się skrzywiła. No oczywiście, żaden mężczyzna nie zniżyłby się do rozwieszania prania. To dlatego przeprowadziła się do miasta. Podejrzewała, że poglądy mieszkańców polskiej wsi nie zmienią się jeszcze przez wiele lat. Za każdym razem, kiedy przyjeżdżała w odwiedziny do rodziców, słyszała: poznałaś kogoś? Zaraz przed: kiedy ty się w końcu ustatkujesz? W twoim wieku miałam nastoletnie dzieci. Co Sadowska mogła poradzić na to, że absolutnie nie widziała się w roli żony, matki i gospodyni domowej? Najbezpieczniej czuła się przy stole sekcyjnym. Natomiast druga z nich, Agnieszka Markiewicz, początkująca prokuratorka, i oto jej słowa. Większość z nich, ze swoich koleżanek i kolegów pracy, z nich miała swoje rodziny, mężów, żony, dzieci itd. Agnieszka była sama, nie miała nawet zwierzaka, do którego chciałaby wracać, ale mogła sobie wyobrazić, że gdyby ktoś w domu na nią czekał, inaczej by do tego podchodziła. I charakteryzuje, zaraz wam przeczytam. O. Charakteryzuje też w innym momencie swoich rodziców. Była najlepszą uczennicą w klasie. Zdała maturę na piątki. Na studiach przyznano jej stypendium naukowe, a mimo to nigdy nie usłyszała od swoich rodziców: jesteśmy z ciebie dumni. Byli oczywiście, że byli, ale jakoś nie umieli rozmawiać o uczuciach. Zresztą to, że Agnieszka się dobrze uczyła, było dla nich czymś oczywistym. Po co więc to podkreślać? Czyli portrety kobiet oskarżonej matki dzieciobójczyni, jej teściowej, jej matki, jej siostry, pani doktor patolog, lekarki i Agnieszki Markiewicz, prokurator. Niezależnie od środowiska, z którego pochodziły, od wykształcenia, były traktowane przez swoje rodziny opresyjnie. No jedne bardzo opresyjnie, co prowadziło do tragedii, tak jak w przypadku Lidii, a inne opresyjnie, co prowadziło do, no właśnie. I to mi się najbardziej w tej książce podobało. Właśnie te portrety kobiet, bo jak mówię, o portretach mężczyzn nie będę tutaj mówiła, bo ci mężczyźni byli typowi, a więc i portrety są typowe. Przeczołgała mnie ta książka, ale warto ją przeczytać, chociaż temat jest trudny. Magdalena Majcher, Małe zbrodnie. Nikt nie widział, nikt nie słyszał. Dlaczego? Bo kiedy pojawią się znowu, a na pewno się pojawią, krzyczące nagłówki: dzieci w beczce, dzieci w worku, dzieci gdzieś tam, no to być może tak sobie myślę, że mnie ta książka pozwoli zrozumieć te kobiety właśnie, które tego czynu dokonały. Jest jeszcze jedna książka, chyba Doroty Terakowskiej, Ono, o podobnej tematyce. Napiszcie, czy czytaliście. No i co o tym sądzicie? Polecam. Małe zbrodnie, Magdalena Majcher. Dziękuję, do zobaczenia.